Wiedziała doskonale, że wystarczył kaprys oficera i do domu już nie wróci. Czy zrobiła coś źle? Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Nazywam się Maciej Regewicz i pewnie wielu z Was zastanawia się, kim jestem. Redakcja Historii Hiking postanowiła zaprosić mnie do współpracy, abym mógł na zmianę z Łukaszem podzielić się z Wami niesamowitymi historiami. Od kilku lat jestem menadżerem podziemnej trasy turystycznej Arado w Kamiennej Górze oraz współtwórcą projektu Antonówka Podziemia, które nie istnieją. Swoją przygodę z przeszłością zacząłem od opowieści mojego dziadka, a także byłem członkiem grupy rekonstrukcji historycznej. Od początku swojej działalności spotykałem i dalej spotykam świadków historii, którzy dzielą się ze mną swoimi przeżyciami. Są to często wspomnienia trudne, traumatyczne, ciężkie do zrozumienia i właśnie tymi historiami pragnę się z Wami podzielić. Zapraszam na nowy odcinek. Znajdujemy się w Pisarzowicach na Dolnym Śląsku. To mała wieś położona nieopodal mojego rodzinnego miasta Kamiennej Góry. 3 lata temu poznałem tu panią Janinę Zarzycką, której historia od razu mnie urzekła i nie dzieliłem się nią ze wszystkimi. Pewnego dnia zadzwonił do mnie wnuk pani Janiny, który poprosił mnie, czy zgodziłbym się jako pracownik muzeum wziąć udział w jego amatorskiej produkcji filmowej. Prosił, abym zagrał rolę niemieckiego żołnierza, a w międzyczasie powiedział mi, że jego babcia pamięta czasy II wojny światowej. Oczywiście zgodziłem się na spotkanie, było to dla mnie coś nowego, jednak zaznaczyłem, że bardzo bym chciał spotkać się z panią Janiną i posłuchać, jaką historię ma do opowiedzenia. Pani Janina zgodziła się, ale warunkiem tego, żebyśmy się spotkali, było to, abym na spotkanie przyszedł w niemieckim mundurze. Było to co najmniej dziwne. Dopiero później zrozumiałem, co stało za tak nietypowym życzeniem. Po przekroczeniu progu domu pani Janiny ujrzałem pogodną staruszkę drobnej budowy. Z uśmiechem powitała mnie w swoim domu, poczęstowała kawą, ciastkiem i zaczęliśmy rozmawiać. Szybko zobaczyłem, że z jej twarzy zniknął uśmiech, a pojawiły się łzy. W tej sytuacji zrobiło się bardzo niezręcznie. Miałem przed sobą widok wzruszonej 90-letniej kobiety i wiedziałem, że sprawcą tych łez jestem ja, a w zasadzie mundur, który miałem na sobie. Zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach. Swoją główną uwagę skupiałem wtedy na dowiedzeniu się jak najwięcej rzeczy o podziemiach, których przecież pod Kamienną Górą mogło być nawet 11 kilometrów. Pani Janina opowiadała mi, że ludzie w tamtym okresie nie rozmawiali często o podziemiach, bojąc się aparatczyków komunistycznych, którzy mogli donosić władzy o osobach interesujących się podziemiami nad wyraz. Pani Janina wspominała, że wszyscy wiedzieli, że milicja obywatelska, czerwonoarmiści do podziemi wchodzą, czegoś w nich szukają, coś z podziemi wynoszą. Pytanie oczywiście, co to było. Powiedziała też, że widziała, jak szabrownicy wchodzą do tuneli i coś z podziemi wynoszą. Oczywiście był to złom w czasach wczesnego socjalizmu. Naród był głodny i chciał w jakiś sposób poradzić sobie w nowych powojennych realiach. Swoją drogą to szabrownicy zbudowali legendę dotyczącą ogromu podziemi na terenie Dolnego Śląska. Idąc do domu opowiadali o złotych skrzyniach, pociągach, którymi można było pod ziemią dojechać z Kamiennej Góry do Berlina. Ta legenda została zbudowana przez nich. W końcu zapytałem bohaterki naszej dzisiejszej opowieści wprost. Pani Janino, dlaczego chciała pani, abym przyjechał w mundurze niemieckim? Usłyszałem wtedy niesamowitą historię, po której ciężko było mi przejść do porządku dziennego. Rok 1944. Wieś Lipie obok Nowego Sącza. W tamtym czasie niemieckie wojsko zabierało mieszkańcom okolicznych wsi zwierzęta hodowlane, a także plony. Wszystko stawało się własnością wojska, które lada moment zacznie szykować się do obrony Nowego Sącza. Kilkunastoletnia Janina Zarzycka pracuje na polu ziemniaków wraz z innymi dziewczynami. Na polu jest kilku żołnierzy Wehrmachtu, oficer i tłumacz języka niemieckiego. Każda z kobiet wykonująca pracę na kartoflisku musi znać polecenia oficera.
Młoda Zarzycka wie, że niewykonanie polecenia może skutkować tym, że zostanie po prostu zabita. W pewnym momencie młoda Zarzycka zauważa, że oficer przygląda jej się dużo bardziej niż reszcie pracownic. Co chwilę tajemniczo zawiesza wzrok na jej twarzy. Młoda dziewczyna nie wie, czym to jest spowodowane, jest po prostu przerażona. Wiedziała doskonale, że wystarczył kaprys oficera i do domu już nie wróci. Czy zrobiła coś źle? Czy wykonuje źle swoją pracę? W to, co wydarzy się za chwilę, po prostu trudno uwierzyć. Oficer mówi coś po niemiecku do tłumacza. Po chwili tłumacz wyjaśnia Janinie całą sytuację. Oficer każe ci wstać i odpocząć. Janina jest zdezorientowana całą sytuacją, która z każdą chwilą staje się coraz dziwniejsza. Po chwili lejtnant sam podwija rękawy w swoim polowym mundurze i zaczyna pracować za nią. Po tym wydarzeniu młoda Janka podbiega do tłumacza, żądając wyjaśnień. Ten odpowiada: Janka, lejtnant powiedział mi, że przypominasz mu jego 17-letnią córkę, która teraz mieszka w Berlinie. Jesteś do niej podobna. Powiedział też, że jeśli przegrają wojnę, to chce, żeby był to jego ostatni dobry uczynek. W roku 1945 Armia Czerwona wkracza do Nowego Sącza. Koniec wojny jest tylko kwestią czasu. Nigdy nie zapomnę słów pani Janiny, którymi podsumowała całą swoją historię. Powiedziała tak: widzi pan, my wszyscy wiedzieliśmy, że Niemcy są źli, że nas mordują, a ja wśród tylu milionów złych znalazłam jednego dobrego, który zachował się po ludzku. Chciałam, żeby przyjechał pan w mundurze niemieckim, ponieważ chciałam przypomnieć sobie twarz tego oficera. Jest pan do niego podobny. W badaniu przeszłości najciekawsze jest to, że często znajduje się rzeczy niesamowite przypadkowo. Wspólnie ze zespołem History Hiking udało nam się znaleźć w Pisarzowicach domostwo pani Janiny, ruiny jej pierwszego domu, zaraz po przeprowadzce z Nowego Sącza. Po usłyszeniu tych słów jeszcze bardziej utrwaliłem się w przekonaniu, że historia mówiona jest najlepszym świadectwem przeszłości. A samego jej poznawania nie wolno rozpatrywać w kategoriach coś jest białe, coś jest czarne. Namacalnie uświadomiła mi to historia pani Janiny i jej wspomnienia z kartofliska. Na dziś to wszystko. Dziękujemy, że oglądacie kanał History Hiking i wspieracie nas za pośrednictwem Patronite. Pamiętajcie, żeby udzielać się w komentarzach, zostawić łapkę w górze i subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2, Grzegorz Barszcz, Biker Budzyk, Artur Chojecki, KC76, Kamil Kalecki, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Łukasz Turkowski, Tomasz Barabasz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kuba Chruściński, Remigiusz Golanowski, Jan Gruda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Damian Ślemp i inni. Serdecznie Wam za to dziękujemy.